kosztem za 12 zł. Teraz to już nie będzie steperka, to będzie już wszystko do robienia wszystkiego. Dobra, to już będzie nic zmieniło. A jak sugerowałam przeznaczenie tej saperki, to się obraziłeś. Tak. To już wiesz, co mi kupić na urodziny. No, okej. Okay, saperkę z Chin. Muszę zobaczyć, jak to się robi. To jest generalnie, żeby jak najdłużej utrzymać formę ogniska, czyli jak najmniej paliwa dajesz, a cały czas jest, wiesz, jakieś tam w miarę skuteczne, nie? No. Bo generalnie to się za chwilę rozpali, przepali, będziesz mógł nałożyć następną szczapę i to będzie ograniczało, bo nie będzie ci się rozjeżdżało, nie? No. No i faktycznie nóż od scyzoryka tutaj jest lepszy, bo scyzoryk daje wszystko, wszędzie radę i nawet lepiej niż kosa, ale do takiego już, kurczę, oprawiania właśnie drewna jakiegoś z pomysłem większego, to mówię, zobacz, nożem normalnie masz, kurczę, ten. No scyzorykiem troszkę, kurde, a tak nie ten, nie zrobisz. I kolejne słowo będzie trzeba wyciąć. Nie przeszkadza ci mój cień na filmie, bo jest taki... Wiesz, nie, nożem troszkę może być, dobra. Tam jest problem, kurde, trzeba wycinać. A ten pan się obija. Za to jak wygląda. Jak Abdul. Abdul. Aha. No. No, scyzoryk ma tą zaletę, że jak go złożysz, to do kieszeni wsadzisz i tak. Ten, i możesz go wziąć wszędzie. No prawie wszędzie, do samolotu to niekoniecznie. Nie, jest problem, bo sprzedają takie karty, Swiss karty, one są jak te karty przetrwania, tylko ta karta jest etui na gadżety, które wsadzasz i są takie super płaskie, nie? No ale niestety kurczę wychodzą na bramkach, więc był mit, że rzecz, którą można wziąć do samolotu, mit się rozwiał przy pierwszych próbach tego wzięcia tego do samolotu. A problem jest taki, że kosztuje 200, więc akurat nam może szkoda. No to nie ryzykowałbym. A te pionowe patyki się nie przypalą? Też się przypalą, ale tego, ale no dłużej wytrzymała ta właśnie ta forma taka pod kontrolą. Ale zobacz, to jest tak zaspawane i tak dalej, zobacz, że jak lata, nie? No jest, o, puściło, patrz. No. To jest dobra chińska saperka. A ty chciałeś ją gówna zasypywać. A zobacz, jaki produkt w najwyższej klasy. O. Kurde, zajebista, ty. Ja znam się na chińskich rzeczach, bo kupujemy z Chin. O pracy jedzie, mówię. Ola. Ojej. Ała. Ojej. Na każde twoje ała jest jedno moje ojej. Widać kawałek Pawła, ale nie psuje chyba filmu, nie? Nie, tak, nawet za ten więcej pokazuje. Tak? Nikt nie uwierzy, że mam kolegów, nie? No. Poza tym jego broda... Ten nie jest zadany cyfrowo, on jest prawdziwy. Jego... Kosztował niemało, za godzinę swojego towarzystwa. Udowodnię. Jego broda jest ruda w słońcu. Zepsuje ognisko. To ci nie zapłacę wtedy za usługę bycia obok, nie? No trudno. Oprócz nas. No. Masz gitarę? Kompaktowo, jak ta saperka. Schowaną w kieszeni. A no, zapomniałam. Dlaczego nie ma? Zapomniałam, że ty lubisz ten sobie przyrodę udoskonalać radyjkiem. To było dobre. Zarąbiste. Coś tam przyszło? O, coś przyszło, to zasięg jest. Nie można wysłać SMS. To nie słyszałam. To co, Krzysiu, bo jedziemy, nie? Tylko teraz tak, tu mamy spód zrobiony. Mityczny nóż do lasu, będziesz go trzymał? Pewnie. Teraz musi być wiązać. Pokaż, jak trzymasz. Też mieć swój dobrze wkład. Trzymam. Będę miał swój wkład. No, miałem saperka, się zrehabilitowała. No, zobacz, a co, dokręciło się i... W drugą stronę może waliłem i puściło, nie? Aha. Może przybiłem jakoś. No. Saperka też wszystko jest ten super, bo ma wbudowany kompas. Guzikowy. Guzikowe kompasy rzadko kiedy pokazują, gdzie jest północ. I w tym wypadku możemy sobie wybrać... Ten kompas nie ogranicza naszej wyobraźni. Ale poważnie, jest ten. Też mieliśmy kiedyś w Escape Roomie w Warszawie, jak byliśmy z Wojtkiem. Północ sobie ustawiałeś, gdzie chciałeś. Tak, no tak, to w Escape Roomie było. Ale też mieliśmy taki właśnie, to się guzikowy nazywa, tak. Ale taki okrągły, tak? Tak, guzikowy. No, to mieliśmy. Więc to nie do dupy, to jest raz, dwa, umieszczenie tego w metalowym przedmiocie. Wystarczy z kompasem podejść do swojego balkonu i już jest dupa. No. Zostawili nam, wiedzieli, że będziemy. A, Orland Guard.
Gardzimy tym. Do czasu, aż w dupę będzie zimno. Nie wiem, może on na powiązałek jakieś kurcze pierdoły czy coś takiego? Bo to jakieś nie, wygląda, nie, to jest rozpałka. To jest ten, krowie guaną zaschnięte, więc dobre jako rozpałka. No. Jakbyś kupę, śmierdzi, ale jakbyś kupę znalazł krowią, to byś rozpalił nią, ale rozpałką nie chcesz, nie? Gardzisz. Gardzisz. Ale kupą zasuszoną nie. No właśnie. No i co? Powinno dać radę. Zobaczymy, jak będzie dawało krzesiwo, bo jest nowe. Ja też jedna ten, ważna rzecz, nie? Jak się ma nowe rzeczy. Lepiej sobie wcześniej, kurczę, to zedrzeć, no, albo spróbować, niż teraz byłoby, wiesz, na szybko trzeba by. A tutaj trzeba to, kurczę, ładnie opindolić. No. Bekowe. O, zaszło słońce, od razu ten... Nie, powiem no, ci, jak słońce zajdzie, to będzie kostka. No, ale to jest do 21, no, do zachodu mamy jeszcze 2,5 godziny. No, ale... Bardziej, no. Z jednej strony jest taka krawędź. Ale beka. To trochę nie fajnie. Nie fair. Trzeba się nauczyć. Takie coś tu. Po drodze z drzewą. Tak, ale kurde, to ci powiem, że to zdradza oznaki wilgotności. No, no to w końcu z rzeki było. to więc coś tam sporo jakby tłumaczy. To jest do drapywania. Sypie się coś tam, sypie. Nie wiem, po co tutaj jest ten kształt dodany, bo teoretycznie to by miało być, żeby ten kurczę snop był większy, ale... A może? O, jak się wyrobi. No, to wygląda nieprofesjonalnie, jak się krzesiwem kurde szarpie po całym ognisku. Nie, nie szarpiesz. Dobrze wygląda. Powiedz, co o tym myślisz? Ja bardzo ładnie trzymam nóż. O, idzie. Fajnie, nie? Ja tu gdzieś miałem, o. Dumny prowoder. Powiedz coś dla widzów. No powinno pójść szybciej, naprawdę to powinno pójść szybciej, to powinno pójść od pierwszej iskry. Ale to jest nowy sprzęt, przecież no to tak, już nie bądź taki, wiesz, tempo się skromny. Ojej, to się natnie, to będzie, wiesz, cały film jak kręcisz, wiesz, jak to będzie wyglądało? Już zatrzymasz, czy jeszcze kręcić? Nie, wystarczy. Tylko tu jest taka zawleczka. Ta zawleczka ta, jest, bo jest nowy, jeszcze ją powinienem uciąć, ale jest nowe i póki jest nowe, to tak pachnie nowością i zawleczki. Wiesz, jak z metką, jak później uciniesz, tym jest nowszy ten ciuch. O, naklejka została od spodu. Bo to jest nowe, to jak blaszka też zostało. Ja nie odklejałem naklejki.